Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Spichris. Przed nami kolejna wyczesana bitwa, tym razem kolega Przemek Gaming, a pojazd to bardzo dobrze wszystkim znany Leopard 10 poziomu 2.7140. No zobaczmy, co tutaj kolega pokaże. Przy okazji pozdrawiamy tatę u kolegi, prosił o to w mailu. No zobaczmy, co on tutaj wyczaruje. Rozjechali się na dwa punkty tylko, czyli jedynka bardzo mocno tam poszło. Plus tutaj jadą na trójeczkę. Na dwójeczkę zmierza samotnie armata. Oj, to nie jest dobry pomysł. Ta armata pewnie tam szybko zniknie. O, to właśnie coś, o czym nieraz wspominałem. Można sobie strzelić do tego bota, ale należy je minąć, zostawić, wjechać tutaj, zacząć kapować. Im szybciej, tym lepiej. Zobaczcie, gdybyśmy my się tam zatrzymali na chwilę, strzelali się z tym botem, to przeciwnik mógłby już tutaj spokojnie sobie dojechać, a teraz będzie musiał z nami walczyć. Zostały 4 sekundy, 3, 2, strzał na ślepo, na szczęście pudło, tryjeczka nasza. Dostajemy delikatnie od HIFA z rakietek. To boli. Prawie 1000 obrażeń z jednej. Przerzucił się tutaj na burzaki. Troszeczkę siadło. Ładna nam tu armata. Z tyłu gdzieś tam się wciska nasza. No, zobaczmy, jak to wyjdzie. Oj, bardzo niebezpieczny manewr, ale dosyć ciekawy. PL01 wjechał na plecy armacie, więc wystarczy ją tutaj dobić, ale jednocześnie wystawił się tutaj na ostrzał HIFA i został zdjęty. Lamanga Przemek chowa się. No niestety będą ich ostrzeliwać w tym momencie z transportowca. To niezbyt trafna nazwa i tłumaczenie. No zostaje tutaj zdjęty kolega. Broni tam się jeszcze XM1A3. Ostrzeliwany przez HIFA. No ten HIF tutaj sam nie wyjedzie, więc o tą trójeczkę nie ma się na razie co martwić. Jedynka zdominowana. A na dwójkę znowu pędzi armata. Co on tam szuka, to on już tylko chyba sam wie. Kolega wyrusza ponownie w stronę trójeczki, na którą wjechał tam gdzieś HIF. Powinien teoretycznie zostać ostrzelany przez Abramsa, ale pojawia się tam jeszcze Leopard. Prawdopodobnie przejechał tam z dwójeczki, z transportowca. Kolega rusza na pomoc. Niestety XM1A3 ginie. Trójeczkę tracimy. Mimo wszystko nadal prowadzenie, no ale przydałoby się te punkty odbić. Oho, pojawia nam się na plecach PL01. Obrywamy z taranowania. Oj, wolałbym tu PL01. A, niecelnie niestety. Pan nas zaraz spróbuje objechać. Ej, właśnie. Oj, sama się trochę zakręciła na szczęście. Ale zaraz poprawi. Aaa! Pechowo, pechowo. Trafiliśmy w budynek, dostajemy w plecki. Strzał w Leoparda. Obrywamy od własnej rakiety z bunkra. Pech. Po prostu pech. To jest jedna z rzeczy, których nie należy robić, jeżeli przeciwnik jest z przodu, za nami są bunkry. One nie zważają na to, czy my stoimy na drodze. Za to, jeżeli walczymy z przeciwnikiem na jego terytorium, to warto wmanewrować go tak, aby to rakiety, które wystrzelą bunkry przeciwnika, trafiały właśnie w tego przeciwnika. No dobrze, czekamy chwileczkę, zaraz kolega się odrodzi. Znowu przy trójce, ale za chwilę nastąpi zmiana celów, więc wypadałoby się już tutaj skierować ku piąteczce. I nastąpiła właśnie zmiana celów. Na piąteczce już przeciwnik stoi. Od razu zaczyna kapować.
też o tym mówiłem w moim filmie takim krótkim, instruktażowym, że warto skierować się wcześniej, żeby to już zacząć od razu topować, ma się wtedy sporą przewagę nad przeciwnikiem, oczywiście jeśli jest to możliwe. Udaje się odbić, ściągnąć przeciwnika z piątki, jednocześnie zajmują czwóreczkę. Trochę tutaj drużyna kolegi przegrywa, ale tylko troszeczkę. Powinien zaraz to nadrobić. Jeszcze jakby się udało tutaj tą piątkę zająć, w ogóle byłoby fajnie. Coś tam na plecy może im wjechać, ale bronią nam stan koledzy z ekipy. Bardzo jeden. Trafiona. Tam już widzę M8 poleciał na A3 zająć bunkę dla nas. Piękny strzał do HIP-a. Na chwilę obecną 9600 obrażeń. Sporo sami oberwaliśmy niestety. Ale zajęta piąteczka, czwóreczka była przez chwilę nasza. Nadrobiliśmy sporo punkcików. Niestety przeciwnik w tym momencie ją zajmie. Nie ma szans, żeby tam w tej chwili to szybko odbić. Co możemy zrobić, to tutaj troszeczkę poszaleć. Ten HIF nie da rady raczej tego na czas zająć. PL01 powinien go zbić, a my dokończyć. Ewentualnie może PL01 na hita pójdzie. Bam! I jest. I sami zajmujemy, pięknie. Czyli wszystkie bunkry w naszych łapskach. I są. I kolega może stawiać. Bunkry postawione w całkiem dobrym miejscu. Mi się przynajmniej zdaje. Powinien zaraz tam coś tam złoić, co nieco, przeciwnika. Zmiana celów i już pięknie. Rakietki poleciały. Niestety nasze bunkry też są niszczone, ale to norma. Kolega chyba jedzie w stronę ósemeczki. Prowadzi za zasłoną i wjazd na ósemeczkę. Z hitem powinniśmy sobie poradzić, natomiast jeżeli będzie tutaj jeszcze challenger, to będzie gorzej. Pomaga nam troszeczkę PZ1, ale pewnie raczej się gdzieś wycofać, schować. Jeden na jeden. O, challenger akurat w naszą stronę, ale PZ1 pewnie zaraz padnie. Stracił osłonę. Samo pewnie zdjęli. O! Chyba nie też nie jest dobrze. Wjazd na plecy. Nie udało się ósemeczki zająć, ale przez dłuższy czas obroniliśmy ją przed wrogiem. Mamy siódemkę, za chwilę będzie też dziewiątka. No niestety przeciwnik też będzie miał dwa punkty. Wygrywamy 200, więc nie powinno być tak źle. Zobaczmy, co tam się w międzyczasie dzieje na polu walki. Przeciwnicy bardzo mocno skupieni wokół punktów znajdujących się po ich stronie. Tam na górze tylko Sphinx walczy z armatą. Kolega się już odrodził, no i wraca na pole walki. 14800 zadanych, niestety sporo przyjętych, ale w tym trybie czasami tak bywa. Próba zestrzelenia drona. A, pudło tym razem, niestety. Nowa przymiarka. No te drony wcale nie tak łatwo trafić. Dostał. Pięknie. Bombowce po naszej stronie praktycznie rzecz biorąc. Zajmujemy kolejne bunkry.
No i na co zdecyduje się kolega? Przejmie bombowce. Właściwie dziką kartę bombowców. Okej. Da radę jeszcze kogoś na tym transporcie odszlać? Jest. Dostaje cubulelek. I zajmujemy. Dwie sekundy, jest. No, teraz dobre puszczenie tutaj tych bombowców i wygrana zapewniona. Bardzo szybki nalot przy granicach planszy jest. Poszło. Ho, ho, ho. Pięknie, po prostu pięknie. Przeciwnik zamiast rozproszyć się po przyjęciu karty, został na tym punkcie. No, skończyło się dla niego po prostu porażką. Kolega oczywiście tutaj, można powiedzieć, wygrywa końcówkę tego starcia. Zobaczmy, jak wyszedł na podsumowanie. No już samo podsumowanie. Złoto, skrzyneczka, 10 asyst, 6 ubitych, 26 tysięcy obrażeń, 9 wyspotowanych, 11 tysięcy, 681 doświadczonka na czysto. Bardzo ładna bitewka, takich bitew oczywiście każdemu z Was życzę jak najwięcej, tak samo takich zarobków. Co prawda jest to oczywiście związane z eventem, który był dostępny, plus jeszcze konto premium, ale oczywiście z takich eventów należy korzystać. Pozdrawiam Wam, trzymajcie się i do zobaczenia na polu walki.